Dzień dobry, na początku powiem tak. Mam nadzieję, że to zgrupowanie reprezentacji Polski będzie przebiegało pod znakiem takiej negatywnej weryfikacji, jeśli chodzi o spojrzenie Fernando Santosza, bo nie ma co ukrywać, że pomimo tego zwycięstwa nad Albanią w drugim meczu, negatywów z tego zgrupowania dałoby się wyciągnąć zdecydowanie najwięcej. Niestety tak to po prostu wygląda. Może coś tutaj rodzi się w bólach? Jeżeli tak, to te bóle są naprawdę przepotężne. To spotkanie z Albanią było. Trudne dla widza, tak bym to określił. Można czasami czepiać się kibiców na Stadionie Narodowym, że oni nie potrafią stworzyć jakiejś wybitnej atmosfery, że trzeba ich zachęcać do machania szalikami itd., ale z drugiej strony piłkarze też nie dają im takiego spektaklu, żeby jakoś ich zachęcić do żywiołowego dopingu. I patrząc na reprezentację Polski w pierwszej połowie meczu z Armanią, widziałem ekipę, która chce rozegrać tę pierwszą część w taki sposób... Podręcznikowy, żeby wszystko się zgadzało od A, od punktu A do punktu B, ale bez jakichkolwiek odstępstw od normy, żeby wszystko tak poszło, żeby niczego nie zawalić, żeby nie wyjść poza schemat za bardzo ani w jedną, ani w drugą stronę, bo to może zakończyć się właśnie jakąś katastrofą. Z kolei w drugiej połowie widzieliśmy Polskę, która częściej stwarzała sobie sytuację, być może, natomiast też taką Polskę, która na tyle przeciekała w defensywie, że dużo poważniejszy rywal niż Albania, albo nawet taki rywal z klasy ciut wyższej właśnie niż Albańczycy, po prostu wykorzystałby tę sytuację i strzeliłby dwa, może trzy gole. Bohaterem po raz kolejny Wojciech Szczęsny to jest już można powiedzieć normalnie, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Natomiast tak po kolei, bo oczywiście można z tego meczu wyciągnąć wreszcie jakieś wnioski, i wreszcie dostaliśmy przynajmniej takie spotkanie, po którym można dyskutować o taktyce, o polach poszczególnych piłkarzy, a nie tylko o tym, czy nasi piłkarze mają odpowiednią mentalność, czy mają odpowiedni charakter i akurat w kontekście tego zgrupowania, tego typu dyskusje, czy na przykład piłkarze mają odpowiedni charakter, to nie jest temat zastępczy, bo często w polskiej piłce tak jest, że jeśli ktoś nie wie, co powiedzieć o reprezentantach Polski, no to mówi, że ktoś ma charakter, a ktoś tego charakteru nie ma. Natomiast po meczu z Czechami takie dyskusje były jak najbardziej uprawnione, no bo tam po prostu tego charakteru nie było widać, czyli tej absolutnej bazy, którą reprezentacja powinna mieć zawsze, więc tutaj i wreszcie dostaliśmy takie spotkanie, po którym można porozmawiać troszkę o ustawieniu, o rolach poszczególnych zawodników. I na przykład to, co mnie zaskoczyło, już w tym pierwotnym planie Fernando Santosza to na pewno fakt, że nie dostaliśmy hybrydy, czyli nie dostaliśmy tej trójki środkowych obrońców, tylko Jakuba Kiviora grającego jako typowy lewy obrońca. Aczkolwiek widać było po stoperze Arsenalu, że on na tej pozycji, mimo że nie jest dla niego niczym nowym, absolutnie nie czuje się komfortowo, jakby troszkę nawet pogubił takie nawyki z gry na pozycji lewego obrońcy. To było pewne zaskoczenie. Spodziewałem się szczerze mówiąc, że dostaniemy na przykład Salamona grającego w roli szefa defensywy, z prawej strony Bednarka, z lewej strony kiwiora. I takie ruchome ustawienie, czyli w zależności od fazy meczu może być czwórka, w zależności od fazy meczu może być trójka. No ale mniejsza z tym, Fernando Santos prowadząc reprezentację Portugalii pokazał, że jest raczej wyznawcą tego systemu z czwórką obrońców, z dwójką stoperów, więc jakiegoś wielkiego szoku też nie było. To spotkanie mogło dać nam odpowiedź, czy stać nas na grę bez typowej szóstki, bo my do takiej gry się przyzwyczailiśmy. My w zasadzie nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić takiej gry bez typowej szóstki, patrząc na historię reprezentacji Polski po prostu w ostatnich latach i przede wszystkim Grzegorza Krychowiaka, ostatnio Krystiana Bielika i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po tym meczu z Czechami, sam nawet spodziewałem się i mówiłem o tym w tym. Poprzednim filmiku, że może warto byłoby spróbować zagrać właśnie bez szóstki. I tutaj zagraliśmy bez szóstki, ale czy ten system się sprawdził? No też ten mecz po prostu przebiegał tak, że trudno jednoznaczną odpowiedź. Nie powiemy, że okazał się niewypałem, bo, nie, bo jednak Karol Linetty zaliczył bardzo wyraźny skok jakościowy względem poprzedniego meczu, ale już na przykład Piotr Zieliński wyglądał dużo słabiej niż w rywalizacji z Czechami. Piotr Zieliński miał mniejszy wpływ na akcje ofensywne reprezentacji Polski, czy w ogóle takie kontrolowanie meczu, w czym on przecież się specjalizuje, niż w meczu z Czechami. A Karol Linette zagrał świetnie, jeśli chodzi o pressing, jeśli chodzi o grę w odbiorze, taką pozytywną energię, był świetnym piłkarzem, jeśli chodzi o zabezpieczanie dla kreatora. Tylko, że kreator po prostu w tym meczu nie kreował, więc o jednoznaczną odpowiedź po prostu, czy ten system się sprawdził. Jeśli chodzi o Karola Linet tego, to to, co na pewno może niepokoić, to fakt, że kiedy już otwiera się na przykład jakaś taka przestrzeń, przepraszam, żeby zrobić coś kreatywnego, żeby zagrać jakąś, jakąś prostopadłą piłkę, to z tego Karol raczej nie korzysta. Natomiast ten mecz oczywiście. Na plus, powiedziałbym takie 6 na 10 właśnie w wykonaniu Karola Linet. Tego 6 na 10 to i tak będzie pewnie jedna z najwyższych not właśnie z tego spotkania. Jeśli chodzi o pozostałe nazwiska, co, co można zapamiętać z takiego meczu, bo na pewno nie jest to, nie będzie to spotkanie, o którym będziemy dyskutować przez kolejne lata czy coś w tym stylu. Przede wszystkim osoba Bartosza Salamona. To jest piłkarz, który wykorzystał ten mecz, tak bym powiedział. Ja przede wszystkim zdaję sobie sprawę z klasy reprezentacji Albanii, żeby było jasne. Nie jest to oczywiście potentat, ale to też nie jest, wiecie, San Marino. Więc występ Bartosza Salamona można docenić, ale nie można go też przeceniać. Aczkolwiek był to występ dla mnie jak najbardziej na plus. I przede wszystkim, patrząc na grę Bartosza Salamona, od początku było widać, że on ma mieć wpływ na grę ofensywną, czyli przede wszystkim długie podania, bo w ciągu pierwszych kilku minut już można było wyłapać kilka takich prób. Trzy długie podania ze strony Bartosza Salamona. Nie wszystko oczywiście było idealne. Natomiast jeśli chodzi o grę defensywną, jeśli chodzi o takie zachowanie przede wszystkim w formacji defensywnej, ja patrząc na Bartosza Salamona, widzę gościa, który Przede wszystkim chce wykazywać się, jeśli chodzi o to wyprowadzenie piłki, właśnie długim podaniem. On potrafi to robić. Raz lepiej, raz gorzej, ale, ale generalnie jak najbardziej potrafi to robić. Ale przede wszystkim, patrząc na grę Bartosza, Salamona, ja nie czuję paniki. Nie czuję takiego strachu, że nie no, on zaraz coś odwali. A patrząc na Bednarka i niestety ostatnio też Kiwiora, mam takie poczucie, że kiedy piłka gdzieś wpada w ich strefę, to obawiam się, że za chwilkę ktoś gdzieś źle obliczy przestrzeń, że ktoś się pogubi, że pojawi się jakiś Kiks, coś w tym stylu. Patrząc na Salamona, ja widzę po prostu takiego obrońcę, który jeśli ma wyprowadzić piłkę długim podaniem, to ją wyprowadzi. Jeżeli ma piłkę wywalić w trybuny po to, żeby nie było zagrożenia, to ją wywali. Widzę po prostu takiego stopera bardzo wyważonego w swoim graniu. Jest to może oczywiście jakiś paradoks, natomiast ja patrząc na Bartosza Salamona, to jest oczywiście, ja mówię konkretnie o tej próbce, bo Lech oczywiście może być jakąś weryfikacją, bo świetnie radzi sobie w europejskich pucharach, natomiast no, Bartosz Salamon gra w ekstraklasie, czyli i fani Bartosza Salamona i jego przeciwnicy znajdą argumenty powiedzmy na jego obronę albo nie na obronę. W każdym razie patrząc na ten jeden mecz z Albanią, naprawdę tym różnił się bardzo. Bartosz Salamon od wszystkich pozostałych obrońców, że jak patrzyło się na tego gościa, to przynajmniej widać było gość, było człowieka, który wie o co chodzi w jego funkcji na boisku. I to naprawdę jest duży plus. Tak, tak niewiele, a tak wiele, można powiedzieć, patrząc właśnie na reprezentację Polski. Największym wygranym tego meczu, bo wydaje mi się, że te nazwiska tutaj można wskazać, czyli właśnie Bartosza Salamona Troszkę też Karola Linettego, w takiej wersji naciąganej, bo to nie był żaden spektakularny występ, ale zaliczył występ na plus, na gigantyczny plus w porównaniu z meczem z Czechami, więc można tutaj absolutnie potraktować to spotkanie w taki sposób, że Karol Linette był wygranym, no i też sam fakt, że Fernando Santos na przykład po raz kolejny dał szansę linetemu, a na przykład Bielika skreślił, że Sebastiana Szymańskiego wyrzucił z jedenastki. To pokazuje, że naprawdę chyba wierzy po prostu w tego gościa i chyba zamierza w niego inwestować. Więc, jak najbardziej, tutaj Linetty dał taki sygnał przed kolejnym zgrupowaniem, że potrafił poradzić sobie z naprawdę trudnymi okolicznościami i po beznadziejnym meczu po prostu spisał się lepiej. Nie nadzwyczajnie, ale lepiej. Trzeba cieszyć się z małych rzeczy. Taką mamy w tym momencie reprezentację, że podczas tego zgrupowania, że trzeba cieszyć się z małych rzeczy. Natomiast, co do Karola Świderskiego, to już nie są małe rzeczy. Tak bym powiedział. To jest piłkarz, który jest niesamowicie skuteczny w reprezentacji polskiej. Przeliczymy sobie jego minuty na bramki, no to to jest facet, facet, który w reprezentacji gwarantuje gola, co 100 minut z hakiem. I oczywiście ten gol był taki troszkę koślawy w wykonaniu Karola Świderskiego, ale ja w tym meczu doceniłbym Świderskiego nie tylko za to, że po raz kolejny był piłkarzem decydującym, że po raz kolejny on strzelił właśnie tego ważnego gola, tylko za to, jak ten piłkarz pracuje dla zespołu. Patrząc na reprezentację Polski z tego zgrupowania, ja widziałem reprezentację, która po prostu się boi. Która w meczu z Czechami czuła. Totalną panikę, czuła bezradność, nie potrafiła sobie z tym poradzić. A w meczu z Albanią, nie licząc pojedynczych prób, na przykład w pierwszej połowie ze strony Nikoli Zalewskiego, ten strzał z dystansu, widziałem reprezentację, która też boi się porażki przede wszystkim. Która nie wychodzi na stadion narodowy po to, żeby wygrać, tylko po prostu boi się porażki. I tym różni się Karol Świderski od większości swojego otoczenia, że Karol Świderski. Jest aktywny, pokazuje się do grania, porusza się między liniami, nie jest brylantem technicznym. Jemu, jemu będą zdarzały się jakieś czasami niecelne podania, jakieś takie sytuacje, po których po prostu będzie widać może jakiś brak w wyszkoleniu. Natomiast jest piłkarzem tak aktywnym, zostawiającym po prostu serce na boisku i dobrze rozumiejącym swoją rolę. On jest zawodnikiem, z którym każdemu dookoła może się dobrze współpracować. Czy to środkowym pomocnikom, czy skrzydłowym, czy napastnikowi, ktokolwiek będzie tym napastnikiem. Karol Świderski zawsze daje opcję. Karol Świderski jest piłkarzem niezwykle inteligentnym i Karol Świderski przede wszystkim ma ten zmysł, ma to wyczucie. Oczywiście piłka często spada pod jego nogi w polu karnym, to niekiedy może być to szczęście, natomiast jeżeli chodzi o, o takie inteligentne granie, żeby wiedzieć, kiedy pokazać się do grania, w jakim sektorze, ja mam wrażenie, że po prostu tu, tutaj mówimy o piłkarzu, który ma ten dar, który ma tę czutkę, żeby wiedzieć, jak zachować się w wielu decydujących momentach i, i w ogóle także w rozegraniu, w pracy bez piłki. Nie ma przypadku w moim odczuciu w tym, że Karol Świderski należał do ulubieńców naprawdę bardzo wielu trenerów że cenił go Michał Probierz bardzo go cenił, że cenił go Paulo Souza, że cenił go Czesław Michniewicz i że chyba teraz zaczyna go też doceniać Fernando Santos, tutaj jeszcze nie mamy oczywiście takiej jednoznacznej odpowiedzi natomiast Karol Świderski po prostu może być synkiem kolejnego trenera, może być ulubieńcem kolejnego trenera bo on daje naprawdę bardzo wiele argumentów żeby takim ulubieńcem się stać. I wypadałoby chyba poświęcić kilka słów także Robertowi Lewandowskiemu, zwłaszcza że Teraz akurat ten napastnik będzie brany pod lupę ze względu na to, jak prezentował się ostatnio w Barcelonie, jak zaprezentował się także w meczu z Czechami. Nie ma co ukrywać, że jest pewien kłopot z grą Roberta Lewandowskiego. Nie ma co się czarować, że od dłuższego czasu jest tutaj jakiś problem, że zdarzają się mecze lepsze. Czytaj Real ostatnie El Clasico, gdzie lewy naprawdę zagrał dobrze, ale większość meczów w wykonaniu Roberta było po prostu słabych. Oczywiście w tym meczu zdarzyła się jedna taka akcja, kiedy zobaczyliśmy starego, dobrego Lewandowskiego. Wandowskiego w trybie game Changer, czyli 62 minuta, czyli to przerzucenie piłki, później lobik nad bramkarzem, kiedy było blisko, żeby lewy zdobył naprawdę przepiękną bramkę. Natomiast poza tym znów zdarzały się takie sytuacje, kiedy nie podejmował decyzji tak szybko, jak podejmował wcześniej. Przede wszystkim ja patrząc na Roberta Lewandowskiego i w Barcelonie, i w reprezentacji Polski, widzę pewną niepokojącą ciągłość. Czyli to, co widzimy w Barcelonie, przekłada się po prostu na reprezentację. I dla mnie Robert Lewandowski po prostu w ostatnich tygodniach albo nawet więcej nie jest już takim game changerem właśnie, jak był kiedyś. Po prostu nie ma aż takiego wpływu na grę reprezentacji, jaki miał kiedyś. Oczywiście on spełnia swoją rolę, on jest dobrym napastnikiem. On ściągnie na siebie uwagę obrońców, on oczywiście powalczy, natomiast to nie jest taki lewy, jakiego pamiętamy wcześniej i statystyki związane ze zdobywaniem bramek także to pokazują. Natomiast tutaj nie chodzi o gole, to zupełnie nie chodzi o gole, tylko o to, jak Robert Lewandowski po prostu prezentuje się na boisku. Gdzieś stracił tę swoją taką energię, taki polot taką nieprzewidywalność też w tych akcjach. Mnóstwo było takich spotkań w reprezentacji polskiej, kiedy mecze na przykład się nie układały, ale Robert Lewandowski po prostu brał na siebie tę odpowiedzialność, pokazał, że, pokazywał, że może naprawdę być super bohaterem w tej reprezentacji. Takich akcji, czy to w Barcelonie, czy w reprezentacji po prostu jest w tym momencie za mało, jak na, jak na napastnika tej klasy. A jednak Roberta Lewandowskiego trzeba ze względu na jego dokonania w ostatnich sezonach, bo nie w ostatnich miesiącach, postrzegać jako napastnika klasy najwyższej i on gdzieś to wszystko wytracił. Nie wiem, czy z czym to jest związane. Powtórzę się po raz kolejny. Nie wiem, z czego wynika ta besa Roberta Lewandowskiego. Natomiast na pewno niepokojące może być to, że ona przekłada się z Barcelony po prostu na reprezentację Polski i podejrzewam, że. Noty lewego ze względu na te akcje, właśnie z 62 minuty, mogą być podniesione, natomiast ja nie jestem zadowolony z występu Roberta Lewandowskiego w meczu z Albanią. Do, do pierwszego meczu już nawet nie chcę wracać, po prostu uważam, że jak na standardy Roberta Lewandowskiego, to nie są występy wystarczające. I nie jest to jakiś atak z mojej strony na Lewandowskiego, tylko wydaje mi się, że gdybyśmy zadali Lewandowskiemu takie pytanie, jakie ostatnio zadał mu Mateusz Święcicki, w jakiej jesteś formie, to pewnie znowu by się uśmiechnął i, i powiedziałby, że mógłby być w lepszej. Po prostu tak to wygląda, i to naprawdę może być tutaj niepokojące. Natomiast z punktu widzenia lewego, oczywiście, na pewno jakiś oddech w tej grze jak najbardziej może mu dać Karol Świderski, i dla mnie przede wszystkim to jest taki główny wniosek, który płynie z tego zgrupowania. I szczerze mówiąc, ja na to nawet miałem nadzieję, że na dłuższą metę Fernando Santos nie będzie tak bardzo patrzył na nazwiska, na przynależność klubową, tylko na to, jak Dany piłkarz po prostu odnajduje się w systemie reprezentacji, jak dogaduje się z kolegami na boisku. Boje się na przykład jakiś kibic z zagranicy, czy trener spojrzy sobie na przykład na skład reprezentacji Polski i dojdzie do wniosku, nie no, gra tutaj obrońca z Lecha Poznań, a wy przecież macie obrońców z Serie A. Przecież możecie zagrać bednarkiem i kiwiorem. Przecież to duet z Premier League. A później okazuje się, że ten Bartosz Salamon wygląda zdecydowanie solidniej. Że ktoś spojrzy, przecież jakich wy macie napastników. W kontekście tego, jak wszyscy będą do dyspozycji, mówię, zwłaszcza Arkadiusz Milik. A tutaj gra napastnik z Major League Soccer. O co tutaj chodzi? Czy trener zwariował? No właśnie o to chodzi, że nie zwariował. I na tym polega właśnie rola selekcjonera, żeby odpowiednio wyselekcjonować piłkarzy, którzy pozornie nie są zawodnikami w tym momencie elitarnymi, natomiast jak zdecydowanie bliżej im do tej elity niż tym, którzy. Na co dzień występują po prostu w dużych klubach, więc ja naprawdę mam taką nadzieję, bo jak wspomniałem, jeśli coś się rodzi, to w potężnych bólach, ale mam nadzieję, że taką drogą właśnie będzie podążał Fernando Santos, że nie będzie niewolnikiem nazwisk, tylko po prostu będzie patrzył na to, jak piłkarze dogadują się po prostu pomiędzy sobą na boisku. No i tyle. Nie ma zbyt wielu powodów oczywiście do zachwytu po tym pierwszym zgrupowaniu, natomiast też trzeba podejść do tego wszystkiego dość spokojnie. Oczywiście trudno zachować spokój po tym pierwszym meczu z Czechami, bo to była totalna kompromitacja. Natomiast tutaj też to spotkanie mogliśmy przegrać. No nie oszukujmy się. Trudno tutaj o jakąś euforię, radość po tym zwycięstwie, bo to spotkanie było, było bardzo przeciętne w wykonaniu reprezentacji Polski. Natomiast też biorąc pod uwagę cały kontekst, Trzeba właśnie podkreślić, jak wyglądają te eliminacje, że wychodzą dwie drużyny, że mamy wystarczająco, wydaje się, klasy i jakości, żeby z tej grupy wyjść, więc może to jest po prostu totalnie rozgrzebany plac budowy. Ja chcę tak postrzegać te reprezentacje Polski i mam nadzieję po prostu, że tak to wygląda, że budujemy od zera, ale te eliminacje wyglądają tak, że po prostu mamy czas na budowanie i całe szczęście, że nic się nie zawaliło przy okazji na tej budowie podczas tego meczu z Albanią. To by było tyle. Nie będę recenzował tutaj oczywiście wszystkich występów zawodników, Kamińskiego, Skurasia, Frankowskiego i tak dalej. Na to jeszcze czas przyjdzie, bo chciałbym nagrywać więcej odcinków o reprezentacji Polski także w najbliższym czasie, czy w ogóle o reprezentantach Polski. Natomiast po tym zgrupowaniu, ja szczerze mówiąc jestem rozczarowany, ale nie zmienia to faktu, że wierzę w Fernando Santosza i że mam nadzieję, że trener tak uznany z takim nazwiskiem po prostu wyciągnie z tego zgrupowania tak dużo, że na przykład, kiedy zerkniemy sobie na listę powołanych na najbliższe zgrupowanie, to dojdziemy do wniosku: O kurczę, facet naprawdę tą kadrą mocno chce wstrząsnąć. Naprawdę mam nadzieję, olbrzymią nadzieję, na niezwykle odważne decyzje Fernando Santosza pod kątem najbliższych powołań. I wydaje mi się, że. To w jakiś sposób pozwoli nam szer szerzej spojrzeć na ocenę właśnie tego zgrupowania. Jeżeli Fernando Santos wykaże się taką odwagą i będzie chciał pokazać, że zamierza w tej reprezentacji nawet przeprowadzić rewolucję, to ja jak najbardziej pod tym się podpisuję, bo uważam, że, że trzeba tę reprezentację w jakiś sposób oczyścić, tak jak mówiłem już ostatnio. Czekam na Wasze spostrzeżenia pod tym filmikiem i z góry dziękuję za apki w górę, także oczywiście za komentarze i za subskrypcję. Do następnego razu. Powolutku wracamy do piłki. Klubowej.